Lubański cmentarz opanowali roznosiciele ulotek zaczepiające ludzi do skorzystania z oferty kredytowej. No ja myślę, że to jak są takie te hasła czy reklamówki tych kredytów, to mogliby się zgłosić do tych, co już umarli. To oni by im podżyrowali albo wzięli szybciej. Bo myślę, że to już sięganie albo wchodzenie człowieka bardzo daleko i takie... To tak trudno jakoś określić, ale to by było, że jakieś prostackie bardzo. Przestępstwo niby żadne, ale taktu i owszem brakuje, bo to i miejsce, i czas nieodpowiedni. My nie szanujemy ani już siebie, ani swojego człowieczeństwa, ani tych, którzy są po drugiej stronie. Zawsze w kulturze chrześcijańskiej, może nawet nie tylko, bo tutaj w tej kulturze pogańskiej też i przedchrześcijańskiej był szacunek dla zmarłych. Cmentarze były otoczone taką specjalną opieką, a w kulturze chrześcijańskiej cmentarz jest miejscem świętym, na którym nie powinno się ani tam jakichś rzeczy takich udziwnionych czynić. Oby tego typu forma reklamy kredytu nie odbiła się czkawką firmie, a osoby odpowiedzialne za kampanię marketingową i handlową nie wyświadczyły swoim pracodawcom niedźwiedziej przysługi.